Witam państwa bardzo serdecznie w tym czarnym, jak niektórzy mówią, dla opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej dniu. Nazywam się Wojciech Biedroń, mam przyjemność poprowadzić z państwem przedpołudniowe pasmo telewizji w Polsce.pl. To pasmo, które, przypominamy, możemy już oglądać na cyfrowym Polsacie na kanale 196. Dziś od rana wprowadziła państwa w dobry nastrój moja koleżanka Edyta Hołdyńska. No, a wszystko to w związku z tygodniem, który mija, takim bardzo dynamicznym, sejmowym, mocno politycznym tygodniem, który przyniósł wiele niespodzianek, wiele zmian. A jeżeli mowa o Sejmie, no to zapraszamy dziś na rozmowę z naszym gościem poranka. Witam pana posła Stanisława Piotrowicza bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, pan poseł, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Panie pośle, no czy wie pan, jaka dzisiaj jest rocznica? Rok minął od pewnego momentu. Skoro tak, to pewnie pan redaktor zmierza do słynnego puczu w Sejmie. Tak. Ale myślę, że nie jest to data, którą rzeczywiście powinienem pamiętać, bo chyba nie jest to aż takie wydarzenie, które powinno i chyba nie zapaść, takie chlubne, prawda? Nie takie chlubne, więc w historii parlamentaryzmu zapisało się ciemnymi zgłoskami. Panie pośle, minął rok od tych wydarzeń, od tego, co zakończyło się właśnie 12 stycznia 2017 roku, a dziś 12 stycznia 2018 roku. W zgiełku sejmowym, który od kilku dni widzimy, umknęła nam jedna kwestia i widzę, że niektórym komentatorom również. Budżet został uchwalony. No to prawda, ale to rzeczywiście tak się wydarzyło. Zazwyczaj to emocje do zenitu dochodziły w przypadku uchwalania budżetu. Tym razem rzeczywiście dość sprawnie, było ponad 400 głosowań. Mhm. Ale w istocie rzeczy tak, a gdy przegłosowano wszystkie poprawki, spodziewano się burzliwej dyskusji przed ostatecznym głosowaniem nad całością budżetu. I zazwyczaj tutaj były płomienne wystąpienia, jak wspominam, minione lata i potężna krytyka. No i tak też wielu posłów uznało, że skoro teraz się zaczynają wystąpienia klubowe krytykujące budżet, myślę tu o wystąpieniach ze strony opozycji, no to jest chwila przerwy, wytchnienia. Niektórzy rzeczywiście na moment dopuścili salę, tak, z wiadomych względów, i no i niestety nie zdążyli wrócić, bo tak to szybko trwało. No, czy mamy rozumieć, że nasza opozycja parlamentarna w pełni zgadza się z zapisami budżetowymi, bądź też jest tak zajęta bijatyką między sobą i zakiwaniem się, o czym za chwilę, że nie zwróciła większej uwagi na w sumie jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą ustawę. To jest rzeczywiście najważniejsza ustawa, ale myślę, że dziś opozycja ma inne problemy i one przede wszystkim ją pochłonęły bez reszty. No właśnie, panie pośle, nie możemy ominąć tego tematu. Czy żal panu Nowoczesnej, i przynajmniej część Nowoczesnej i część Platformy Obywatelskiej? Wiemy, że obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, który zakładał zmianę prawa dość drastyczną, no miał trafić do prac w komisji. Nie trafił, nie będzie procedowany. Gigantyczna awantura, odejście albo zawieszenie członkostwa posłów Nowoczesnej. No, wyrzucenie z kolei z Platformy Obywatelskiej trzech parlamentarzystów. Żal panu opozycji? Czy... No, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na widoczną hipokryzję. Ugrupowania, które mają pełne usta demokracji, pokazały, co demokracja w praktyce znaczy, a więc w jaki sposób tolerują w swoich szeregach posłów, którzy mają odmienne poglądy, i to poglądy o charakterze światopoglądowym. A to oni krzyczeli demokracja przecież. Przecież oni zawsze krzyczeli demokracja, wolność słowa i tak dalej. Natomiast można powiedzieć, że było regułą na przestrzeni minionych kadencji, że jeżeli obowiązywała dyscyplina w łonie poszczególnych klubów, to nigdy ona nie dotyczyła kwestii światopoglądowych. Mm. Tu pozostawiano posłom swobodną rękę. No i okazuje się, że te kluby,
które na co dzień szermują demokracją, wolnością słowa, no, zachowały się w sposób sprzeczny z tym, co głoszą. Ale to nie pierwszy raz, to nie pierwszy przecież raz. Co innego głoszą, co innego czynią. Panie posłanki rzuciły na chwilę na bok te czarne parasolki i stwierdziły, że jednak mają inną koncepcję światopoglądową, jak rozumiem. Tak, ale to akurat jeżeli uczyniły to właśnie z przekonaniem, to się odnoszę do tego z szacunkiem. Dlatego, że bardzo przewrotny był sam tytuł tej ustawy, tak. Ratujmy kobiety. Tak. No, treść nieadekwatna do tytułu. Tytuł wprowadzający opinię publiczną w błąd. No tak, bo dziś mamy taką sytuację, że w Polsce chyba nie trzeba ratować kobiet przed zakusami polityków bądź też jakiejś jednej grupy światopoglądowej, bo przecież pan, który wiemy, że podkreśla pan również swój katolicyzm, wiemy, że pan jest człowiekiem głęboko wierzącym, no pan również głosował za tym, żeby ta ustawa trafiła, jak rozumiem, do komisji, prawda? Nie, ja głosowałem, żeby zaniechać dalszych prac. Moje stanowisko było takie, żeby nad tym projektem nie pracować. Powiem, że decydującym w sumie dodatkową okolicznością, może nie decydującą, dodatkową okolicznością było wystąpienie pani przedstawicielki Komitetu Obywatelskiego, która w dość agresywny sposób próbowała przekonać Wysoką Izbę. Ale widać, to wystąpienie podziałało w taki sposób nie tylko na mnie, ale i nawet na przedstawicieli opozycji, bo jedna z pań poseł z Nowoczesnej właśnie podkreślała to, że zagłosowała za zaniechaniem dalszych prac, a tym decydującym dla niej było wystąpienie przedstawicielki Komitetu Obywatelskiego, prezentującego ten bardzo agresywny, bym powiedział, i ona powiada tak: jestem matką, niedawno urodziłam dziecko. I nikt mi nie będzie mówił, że jak ona to powiedziała, trzymiesięczny płód to zlepek komórek. To jest dziecko i w związku z tym ona nie może się godzić. Oczywiście mam świadomość, że był to projekt obywatelski, ale on pozostawał w ostrej kontrze do drugiego projektu. Nie da się pogodzić wody z ogniem. I z tego też względu, szanując pracę, szanując zaangażowanie obywateli, ale miałem do czynienia po prostu z jaskrawą sprzecznością. W związku z tym musiałem się opowiedzieć za... Ale przecież nie miał pan żadnych problemów, jak rozumiem, nie ma pan żadnych problemów w klubie, mimo że przecież prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei zagłosowali za tym, żeby ten projekt jednak procedować w komisji. Nie mam problemów, dlatego że jak chodzi o kwestie światopoglądowe, tak jak wcześniej powiedziałem, zazwyczaj było tradycją, że w poszczególnych klubach nie było dyscypliny. W naszym klubie też nie było żadnej dyscypliny w tym zakresie. Każdy głosował w zgodzie z własnym sumieniem. No i 58 posłów akurat głosowało za tym, ażeby nad tym projektem pracować w komisji, co nie oznacza, że ci posłowie się opowiadali za rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie, ale uznali, że warto dyskutować i dopiero później podjąć właściwą decyzję. Nad projektem, pod którym podpisało się ponad 200 tysięcy Polaków, a nie, jak próbowano nam w niektórych mediach powiedzieć, ponad 500 000, bo już i z tym mieliśmy do czynienia, pewnego rodzaju manipulacją, co niepokoi, jeśli chodzi o szczerość całego tego projektu, przynajmniej dla mnie, ja to odczuwam w taki jednoznaczny sposób. Więc widziałem też, jak przecież zbierano podpisy, hasło Ratujmy kobiety. No jeżeli trzeba kogoś ratować, no to jak nie pójść z pomocą? I też odnoszę wrażenie, że niektórzy z tych, tak podejrzewam, no nie mam dowodów na to, ale mogę przypuszczać, niektórych mogło uwieść hasło Ratujmy, ratować. No to ja pamiętam, jak byłem przed jednym z znanych teatrów warszawskich i zobaczyłem to stoisko Ratujmy kobiety, bez emblematów żadnych politycznych, więc od razu zorientowałem się, że to może być jakaś pozytywna akcja. Wyciągnąłem długopis, podszedłem do tego rozkładanego stolika i już miałem złożyć podpis, ale mam taką zasadę, że jednak czytam coś, zanim podpiszę, i szybko zorientowałem się, o co chodzi. Ale wracając do polityki, panie pośle, no dobrze, mamy trójkę usuniętych z Platformy Obywatelskiej parlamentarzystów, mowa o pośle
Biernackim, posłance Fabisiak, panu pośle Tomczaku. Panie pośle, no to pytanie, czy nie ma takiego pomysłu, żeby spróbować przeciągnąć ich na przykład do Klubu i Sprawiedliwości? Takie transfery również przecież miały w przeszłości miejsce. Powiem w ten sposób, że z szacunkiem odnoszę się do tych posłów, którzy mają własne poglądy i stać ich na to, żeby je zaprezentować. Jeżeli pan redaktor pyta, w Prawie i Sprawiedliwości, w szeroko pojętej prawicy, są otwarte drzwi dla wszystkich, którzy chcą służyć Polsce i którzy chcą przyczynić się do realizacji programu Dobrej Zmiany. Natomiast agitacji żadnej prowadzić nie zamierzamy. Natomiast wszyscy, którzy chcą z nami współpracować, jesteśmy na to otwarci. Czyli nie mówi pan nie, można powiedzieć. Ja, na dzień dzisiejszy oczywiście. Po pierwsze, ja nie należę do tych kręgów decyzyjnych, więc wypowiadam się tylko we własnym imieniu. Znając praktykę mojego klubu, wszyscy, którzy chcą przyczynić się do realizacji programu, który szeroko prezentujemy, są mile widziani. To jest oczywiste. Panie pośle, dobrze, no to jest końcówka tego gorącego sejmowego tygodnia, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Przejdźmy do równie burzliwego początku tygodnia. Odetchnął pan z ulgą, kiedy okazało się, że kończy się ten dla co niektórych przydługi, przyznam szczerze, serial rekonstrukcyjny. No na pewno tak, z tym się wiązały też pewne emocje, sympatie do tych polityków, którzy odeszli z rządu. Jakieś takie poczucie, taki odruch, żeby nie krzywdzić tych, którzy się dobrze przysłużyli, no bo właśnie. Trzeba przecież podkreślić, że z rządu odeszli znakomici ministrowie, cieszący się szacunkiem zdecydowanej większości klubu. Natomiast no, zmieniają się akcenty i istnieje też potrzeba, ażeby nowi ludzie realizowali nasz program. Więc gdy mówię o tym takim ludzkim odruchu, to ucieszyło mnie to, że dotychczasowi ministrowie odeszli w aurze szacunku, z podziękowaniami za dobrze pełnioną misję i sądzę, że będą w dalszym ciągu bardzo przydatni Dobrej Zmianie. Rzeczywiście padały słowa bardzo pozytywne, chociażby w związku z Antonim Macierewiczem, ale jednak mimo wszystko część elektoratu konserwatywnego, prawicowego w Polsce odbierało jednak no, dymisję Antoniego Macierewicza w sposób jednoznacznie negatywny. Nie ma pan takiego poczucia, no, że to mogłoby kiedyś wpłynąć czy na wynik wyborów, czy na jakieś ruchy w samym elektoracie? Czy nie niepokoi to pana? To prawda, bo przecież zasługi pana ministra Antoniego Macierewicza są wielkie w dziedzinie reformowania armii. I nie tylko. Tak. Można powiedzieć, że jest to człowiek ikona. Ikona walki o lepszą, sprawiedliwą Polskę, bezpieczną Polskę. I to, gdy mówiłem o tym, że żal, gdy odchodzą tacy ministrowie, to tak czułem, pan miałem na uwadze pana ministra Antoniego Macierewicza, którego miałem okazję bliżej poznać przy naszej współpracy i nawet wspomniałem o tym, że było dla mnie wielkim zaszczytem być w jakimś tam niewielkim zakresie pomocnym w rozwiązywaniu niektórych spraw. Ale myślę, że tak, jak powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, trzeba zaufać, a mówił to na krakowskim przedmieściu, zaufajcie nam, nie zmieniamy kierunku, realizujemy nasz program i myślę, że najbliższy czas zweryfikuje, że to, co się wydarzyło, ta rekonstrukcja nie zmienia kierunku pracy rządu, że z konsekwencją zmierzamy
nabierając świeżych sił, nabierając oddechu, realizujemy nasz program wyborczy i to, co obiecaliśmy Polakom. Nie dziwię się, że mówi pan z taką sympatią o panu ministrze Macierewiczu, jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym ministrze obrony od 1989 roku, bo obaj panowie byliście frontowcami, można powiedzieć, dobrej zmiany. Pan walczył o ustawy KRS, SN, tak, w Sejmie, jak i poza Sejmem, o czym wszyscy pamiętamy. Z kolei Antoni Macierewicz, używając jednak tej frontowej, wojskowej terminologii, walczył z kolei na bardzo trudnym odcinku wojskowym. No właśnie, chciałbym po części do tego nawiązać, bo pan nie uczestniczył, jak rozumiem, w tych rozmowach Prawo i Sprawiedliwość, Pałac Prezydencki w związku z rekonstrukcją, ale uczestniczył pan i był pan twarzą rozmów, negocjacji między Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o ustawy SN, o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Panie pośle, myśli pan, że te negocjacje teraz były równie trudne i żmudne jak pana praca przy tych dwóch ustawach, jeśli chodzi o kontakt? Podejrzewam, że tak, bo tak jak powiedziałem, ten czynnik emocjonalny był wyczuwalny, ale jednocześnie ja również ze swojego doświadczenia wiem, że nie można kierować się emocjami, że emocje to zły doradca. Trzeba podejmować niektóre decyzje na chłodno, bez emocji. Więc tak jak mówię, to zaangażowanie emocjonalne nakazywałoby zachowanie status quo. Tak. Bo wszystkich tych ministrów darzyliśmy wielkim szacunkiem. Podobnie jak zresztą i panią premier. No wszystkim było żal, żeby odchodziła z rządu osoba, której tak wiele zawdzięczamy. No niemniej mamy zaufanie do świetnego stratega, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który widzi nieco dalej, jak inni politycy. I to, co stale podkreśla, że potrzebna jest cierpliwość, potrzebne jest też zaufanie. I myślę, że ta dotychczasowa strategia pokazała, jak wiele racji, jaką rację ma pan premier Jarosław Kaczyński, jaki jest wizjonerem, jakim jest świetnym strategiem. Więc nawet jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech zaufa jego strategii. Pamiętam grudzień 2014 roku, kiedy Andrzej Duda, obecny prezydent, głowa państwa, decyduje się na start w wyborach prezydenckich i cała Polska krzyczy, a kto to jest, a nikt go nie zna, a za wcześnie, pamiętamy to, bodajże było jeszcze przed świętami chyba nawet, prawda? Czy w okresie świątecznym 2014 roku bożonarodzeniowym. I wszyscy mówili, że to się nie uda, że nie ma szans, że w ogóle to jest jakieś kompletne szaleństwo, PiS przegra kolejne wybory. No okazało się inaczej. Miejmy nadzieję, że i ta koncepcja, mimo tego, że nie brakuje jej krytyków, o tym też trzeba mówić otwarcie, no przyniesie owoce, o których pan poseł mówi. Skoro jeszcze jesteśmy przy emocjach, chciałbym pana spytać, pewnie nie miał pan okazji dzisiaj przeglądać Gazety Wyborczej, ale jest tam emocjonalny komentarz pana Frasyniuka, który twierdzi, że nie stawi się w prokuraturze tam w związku z różnymi sytuacjami, bo w Polsce nie ma demokracji, bo prokuratura jest pisowska, bo łamane są prawa człowieka, nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Konia z rzędem temu, kto mi wytłumaczy, jaki jest związek między przyjściem do prokuratury na przykład jako świadek, a kwestią Trybunału Konstytucyjnego, ale pozostawiam to samemu panu Frasuniukowi. W tym są emocje, ale też moim zdaniem niezwykle niebezpieczna kwestia, mianowicie negowanie instytucji państwowych. Jak pan to ocenia? Jak pan to widzi? No przecież wypowiedź człowieka, który ma pewne przecież przełożenie na opinię publiczną. No odnoszę wrażenie, że niektórym emocje właśnie odbierają możliwość zdroworozsądkowej oceny, ale też i ukazują pewną mentalność. Państwo było dobre, jak służyło właśnie tym ludziom. To ono było wtedy dobre. Wtedy był dobry Trybunał, dobre były sądy, natomiast brakuje widzenia z punktu dobra państwa. Tego brakuje. Proszę też zwrócić uwagę na to, że tam, kiedy brakuje argumentacji rzeczowej, używa się argumentu
niekonstytucyjne. Mhm. Ja się o niekonstytucyjności nigdy nie nasłuchałem tyle, co w ostatnim okresie czasu. I teraz powiadam, jeżeli ktoś mówi, że nie zgadza się z czymś, bo to jest niekonstytucyjne, to ja mówię, no dobrze, to pewnie brakuje argumentów merytorycznych. Proszę o argumenty merytoryczne. I zawsze, gdy dziennikarze mówią mi, a opozycja powiada, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne, więc się zwracam do dziennikarzy, proszę zapytać o argumentację, o wskazanie, dlaczego dane rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. Bo w moim przekonaniu to wszystko, co w tej chwili dzieje się w państwie, te reformy przebiegają w zgodzie z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny był świetny wtedy, kiedy wydłużano wiek emerytalny, kiedy akceptowano zagarnięcie funduszy z OFE. Był również dobry dla niektórych tych uprzywilejowanych wtedy, kiedy, bo to warto do tego wrócić, tylko nie chcę w sposób zawiły powiedzieć, ale kiedy moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość dostrzegło to, że mamy do czynienia ze złodziejską prywatyzacją banków polskich, i wtedy domagaliśmy się powołania komisji śledczej dla skontrolowania tego stanu rzeczy, no to wówczas Trybunał Konstytucyjny ówczesny stwierdził, że tego rodzaju uchwała jest niekonstytucyjna. A więc wówczas Trybunał Konstytucyjny zablokował możliwość rozliczeń i sprawdzenia, czy prywatyzacja jest w zgodzie, pozostaje w zgodzie z prawem. Dziś wiemy, że mieliśmy do czynienia ze złodziejską prywatyzacją. No, podobnie jak kiedyś Sąd Najwyższy uznał, że przecież bandziorów, oszustów VAT-owskich można ścigać z kodeksu karno-skarbowego, a nie karnego. W związku z powyższym natychmiast prokuratura, mówię, to już to są lata rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, natychmiast prokuratura umyła ręce i stwierdziła, dobrze, to skoro ze karno-skarbowego, to już nie z karnego. Efekt jaki był, że opłacało się w Polsce, panie pośle, niestety kraść, gdyż karno-skarbowy penalizuje tego typu działania dużo niżej niż kodeks karny, ale wybaczy pan moją dygresję, nie mogłem się powstrzymać słuchając tego. Może warto panu Frasyniukowi powiedzieć, że od tego, co jest konstytucyjne w Polsce, a co nie jest, jest Trybunał Konstytucyjny po prostu, panie. No oczywiście, że tak. No, przykre jest to, że tego rodzaju uwagi, jakie wygłasza pan Frasyniuk, padają również ze środowisk sędziowskich. Sędziowie dobrze orientujący się w prawie doskonale wiedzą, że o tym, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest zgodne z konstytucją, o tym decyduje Trybunał Konstytucyjny. Mało tego, przecież też doskonale wiedzą o tym, że każda ustawa wychodząca z Sejmu korzysta z domniemania zgodności z konstytucją. Gdybyśmy tej zasady nie przestrzegali, no to mielibyśmy anarchizację życia, bo na przykład nie podoba mi się jakiś podatek uchwalony przez Sejm, powiadam, nie będę go płacił, bo uważam, że to rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. I czekam rok na to, aż orzeknie o tym Trybunał Konstytucyjny. Ale to też Trybunał tego sam z siebie nie zrobi, dlatego że tam wymagana jest skargowość. Musi być, oczywiście. Panie pośle, jeszcze chciałbym pana spytać o jedną rzecz. Pan przyjechał tutaj do nas, do studia, jeszcze raz dziękujemy za wizytę, prosto z Krajowej Rady Sądownictwa. Co się dzieje na końcówce, że tak powiem, tej kadencji, tego składu Krajowej Rady Sądownictwa? Coś ciekawego, czy już właściwie tylko i wyłącznie schyłek? Krajowa Rada Sądownictwa podejmuje jeszcze uchwały dotyczące uhonorowania sędziów. Będą nagrody. Podejmuje również uchwały zmierzające do obrony istniejącego stanu rzeczy. Widzimy to. Próba umiędzynarodowienia problemu, a więc walka o własną uprzywilejowaną pozycję. Do końca. Czyli dzieje się coś takiego, przed czym przestrzegali jeszcze przed laty niektórzy profesorowie prawa, mało tego, profesorowie prawa będący w tamtym czasie sędziami Trybunału Konstytucyjnego, wskazywali na to, że Krajowa Rada, taki kształt Krajowej Rady Sądownictwa może spowodować to, że stanie się ona ciałem korporacyjnym, tak na dobrą sprawę, broniącym interesów sędziów,
a nie dobrem wymiaru sprawiedliwości. I ten scenariusz się realizuje na naszych oczach. Chcielibyśmy jeszcze wytłumaczyć to dosłownie już ostatnie pytanie naszym widzom. Jak wygląda teraz sprawa, jeśli chodzi o nową Krajową Radę Sądownictwa? Oczywiście pod nowo obowiązującą ustawę, ponieważ ustawa została podpisana i, jak rozumiem, obowiązuje. Ustawa weszła w życie i rozpoczęła się procedura związana ze zgłaszaniem kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest na to miesiąc czasu. Przypomnę, że kandydatów może zgłaszać grupa 25 sędziów bądź grupa 2000 obywateli. Jeżeli kandydatury zostaną zgłoszone do Sejmu, wówczas marszałek Sejmu po zbadaniu, pomijam tutaj tą szczegółową sprawę dotyczącą ważności złożonych podpisów, gdyby były wątpliwości, czy podpisy są właściwie złożone, rzetelnie wypełnione, tą kwestię może badać Państwa Komisja Wyborcza i tutaj by się marszałek, jakby miał wątpliwości, mógłby się do tej instytucji zwrócić o zbadanie. A więc jeżeli zostaną zgłoszeni kandydaci, wówczas marszałek Sejmu zwraca się do klubów parlamentarnych, wszystkich klubów parlamentarnych, a jest ich w tej chwili 5, o to, żeby każdy klub wskazał nie więcej jak 9 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa z tej ogólnej puli, jaka wpłynie do Sejmu. A więc gdyby każdy klub skorzystał w pełni ze swoich uprawnień, no to mielibyśmy do czynienia z pulą 45 kandydatów. Wówczas marszałek Sejmu skieruje sprawę do właściwej komisji i zadaniem tej komisji będzie ułożenie listy 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Tylu sędziów trzeba tam wybrać. I jeżeli taka lista będzie skompletowana, to warunkiem tego kompletowania jest to, ażeby na tej liście znalazł się co najmniej jeden kandydat z każdego klubu. Tak, ażeby była zapewniona reprezentacja ze wszystkich klubów. Na taką listę 15 kandydatów odbędzie się jedno łączne głosowanie i to głosowanie ma się odbyć większością, kandydaci mogą być wyłonieni większością 3/5 głosów. Gdyby się okazało, że takiej większości nie uda się wyłonić w Sejmie, wówczas mamy do czynienia z drugim głosowaniem, które już się odbędzie bezwzględną większością głosów. No miejmy nadzieję, jak pan sądzi, tak biorąc pod uwagę pana doświadczenie parlamentarne, kiedy możemy się spodziewać, oczywiście plus minus wyboru i właściwie skompletowania składu Krajowej Rady Sądownictwa? Terminy są dosyć krótkie, jest miesiąc czasu na zgłaszanie kandydatur do Sejmu, później jest marszałek daje klubom tydzień czasu na przedstawienie tych 9, nie więcej jak 9 kandydatów. No i to już zależy od kalendarza sejmowego. Będziemy po prostu gotowi. Także to jest krótka procedura. Ja nie sądzę, żeby to trwało dłużej jak 2 miesiące. No, zobaczymy. Obyśmy w marcu rzeczywiście już skompletowaną Krajową Radę Sądownictwa mieli. Moglibyśmy gadać jeszcze bardzo długo, ale musimy kończyć naszą rozmowę. Drodzy państwo, moim i państwa gościem był poseł Stanisław Piotrowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Drodzy państwo, ja żegnam się z państwem tylko na dosłownie kilka minut. Już po krótkiej przerwie zrobimy sobie przegląd prasy. Serdecznie zapraszam już za moment.